Dobra, gdzie oni? Znaczy jak tu wyjść? Jak prawdziwi naukowcy, 5500 pydy. Słyszysz mnie? Jak idzie ewakuacja? Źle. Roxon i Underground są wszędzie. Jak na polu bitwy. Jesteś cały? Co z mamą? Dotarliśmy. Czemu w ogóle ciekawego jecie? Ludzi, ale jest... To jest X. Przerywa. Gdzie jesteś? Ganki! O, smacznego. Jeśli mnie Zbobu? Słyszysz, jestem w drodze. Wytrzymaj tam, proszę. Na bogato żyjecie. No to smacznego nadal. Dobra, to będzie najlepszy chyba. I lecim. Ostatnia misja w tej grze. Ale potworna burza! I potem wszystkie tereny walk trzeba porobić sobie. I będzie gra na 100%. I później nowa gra plus i Yakuza. Z tym, że nową grę plus to można na jednym live zrobię całą. Nie wiem, z jakieś 6 godzin live'a bym zrobił. Ganki! Słyszysz mnie? Ganki! Sobie chętnie wybuchnął, ale trochę ich mało tutaj. Ale właściwie. To jest satysfakcjonujące. No, dziękuję. To był zajebisty wybór. Dodanie z tym rzucaniem broni. A wręcz pojebane. Tak źle nie będzie. Nie pozwolę na to. Nie wychylajcie się, dopóki nie będzie bezpieczny. Mogę nimi tylko rzucać i udaje mi się wygrać to. Zajebista walka. Oh no! Znowu mogę wybuchnąć sobie tam. Fuck, zapomniałem przycisku. Potrzebujemy więcej ludzi na skrzyżowaniu! Szybko! Załatwiam tego, zaraz jest wszystko! Neutralizować Underground, ale Spidermana spróbujcie wziąć żywy. W ogóle miał chyba działać tylko na broni Underground rzucane. Koniecznie zakończyć te walki. To, że wybuchają później jadem. Dobra, full HP. Coś nie wybuchło. Coraz więcej ludzi na dachach. Wszędzie walki.
O, dwóch naraz. Teraz się miło z nimi walczy. I na razie chyba na easy. Gloria, żyjesz? Miejsc jest pusty? Tak, wszyscy są bezpieczni. A co z tobą? Gdzie jest Szwajc? Przy 125. Szukam mamy. Podobno sprawą zajął się nowy Szwajcer. Na pewno zaprowadź porządek. Ale teraz uciekaj stamtąd. Okej. Tak, tak zrobię. Uważaj na siebie, Gloria. Też mogę. Dobra, skąd mnie napalają? Nara. Dzięki za info! Zapomniałem o zmienianiu kategorii. Marvel Spider-Man Miles Morales. O, to nie od pana wiatraka. Dobra, ostatni został. A jednak nie ostatni. Proszę, nie! Miles! Wyżysz, nie lubię się w tej decyzji! Muszę kierować się w stronę strzał! Jesteśmy w sklepie Teo! Coraz gorzej! Musisz tu! Są w sklepie Teo! Niedaleko! Ale muszę zająć się Roxon i Undergroundem, żeby oczyścić ich! To jest ekscytujące! Panie Skinner! Trzymaj wszystkich z dala od klasy! I nara jeden! Nara drugi! Sporo ich tu. A. Na dachach czysto. Zostały ulice. Abraham, wybuch. Tam jest sklep Teo. Mam nadzieję, że Spider-Man jest cały. Znowu gadaj po angielsku. To jest chyba centrum walki. To tu muszę ich zatrzymać. Skąd oni się wzięli? Czołg nawala do niego, on ma wyrąbane na to. O. I się zgadza, że jako ostatniego uderzyłem undergroundowca. Ganki? Ganki, gdzie jesteś? Dacie radę się wydostać? Kto to? Coś tam jest? O, Teo. Hej, hej. Słuchajcie, musimy się wydostać. Ale mogę wynieść tylko część z was. Co? To... Kurde, już zaczęła. Spider-Man tu jest. Spadaj stąd, młody! O, Prowler. Musimy nareszcie walczyć. Masz ważniejsze rzeczy na głowie. Ma rację. No idź. Wyprowadzimy ludzi. Wrócę tu. Tak wiem. Słuchajcie! Sprawdźcie każde drzwi. Nikogo nie zostawiamy. Nawet nie wiesz,
za co zasłużyli! Nie! Ten reaktor! Krieger go zmodyfikował! Nie zniszczysz samego Roxxon Plaza! Tylko zamienisz w pył cały Harlem! Nie pozwolę, żebyś mnie znowu okłamywał! Fajnie, jakby się jej udało. To było coś ciekawego, jakby rozwalił całe miasto. Rozwaliła. Właściwie dzielnicę. Mówię, ona jest słaba. Nie chcę walczyć. Pogadamy. Jak już wyłączę reaktor. Chyba za późno. Ale przecież Roxxon już nie istnieje. Twojej pomocy potrzebowałam najbardziej! Przecież chcę ci pomóc! Możemy zniszczyć Roxxon dzięki temu, co wiemy! Nie żartuj! Kogo to obchodzi? Ale zajebiste działko ma! Podoba mi się to. Halo, utknąłem. Wait! Mogę zmienić broń w końcu? Dziękuję. Chyba znikła. Nie mam jadu. Straciłem go na wybór. Ta jej broń mi przypomina nadar Residenta Evila. Chyba ją pokonałem właśnie. Już udaje, że nie. Mam full HP? No chociaż. Tyle. Chciałem wam tylko przekazać, żebyście się nie martwili. Nic nam nie będzie, jeśli ten budynek wybuchnie. Albo jeśli wybuchnie cały Harlem. Mamy ubezpieczenie, o jakim inni mogą pomarzyć. No i będziemy dla mediów ofiarami ataku terroru. Na Roxxon City! To są dobre plany. Muszę go powstrzymać! Ale nie tak! Żeby sobie zrobić całe miasteczko zamiast jednego zwykłego budynku. Spierdzieliła chyba. No. Chcesz poznać prawdę? Proszę! Nikt nie pogodzi!
żeby się otrzeć. Halo, ani razu nie byłem bliski śmierci, walcząc z nią. Chcesz, żebym cię zabiła? Nie wygrasz! Dlaczego ciągle walczysz? No bo... jestem... Spider-Manem! Ale zmuliło! Kółka śmierci niszczą konsolę. Muszę tego unikać! No tu! Halo! Idź do niej! Nie wiem właściwie, czy to więcej daje niż normalne ukąszenie, czy nie? To raczej na większą ilość wrogów się sprawdza. Ale mówię, ale zmula ta konsola przy tych kółkach. To jest ich pełno naraz, bo przy pojedynczych to nic tam się nie dzieje. Czemu było, że uciekam z budynku? Nic nie zdziała! Ale się nie poddam! Chyba dopadłem ją w końcu. O, jest bezbronna chyba. Miles by mógł ją tak właśnie ładnie wrzucić do reaktora. To było miło. A właśnie zamordowała jakiegoś człowieka samochodem. I jakiś klocek prawie na nią spadł. To się nie powinno wydarzyć. Zatrzymam to. Było blisko. Jeszcze chciałem je zaatakować. Aaaa! WWE for life 1514. Dziękuję za followka. Serduszko. Leci im! Dosłownie. Zajebisty pomysł. Ściągnąć maskę. Przepraszam. W porządku. RIP. To będzie typowa ostatnia sekwencja w grach, czyli powolne iście do jakiegoś miejsca, w którym się kończy gra. To jest w większości gier. Bez walki, bez niczego, bez omijania, po prostu iście. Gdybym nie widział już trailerów Spider-Mana 2, to może by było bardziej ekscytujące. Faktycznie czołganie się więcej daje, nie odpycha go fala. Jakimś cudem.
Dobrych jest, chcę pochłonąć całą energię. Reaktora. Dużo trudniej się odpala ten kwadrat. Bum! Fajnie, super moc. Dobrze mówiłem, że wchłonię sobie. Co oni w ogóle tutaj robią? Tak a propos. Też mieli uciec już dawno. Co ty? No i chyba jest happy ending w takim razie. Jednak chyba się udało. Spider-Man 2 się kłania. Trailer. Nie mógł umrzeć. Żyjemy. Wszyscy. Oprócz Finn, która wybuchła sobie. Musi świecą oczy jeszcze. Taki młody. Ej, zwiewaj stąd budy. Zajmiemy się nimi. Chcą zabić. Widział pan twarz? Buzię widzę! Twarz widzę! Jestem dumna. Spider-Manie. Dzięki. Kim on jest? Ten gość? To nasz Spider-Man. To miała być ta trudna walka? Czy będzie coś jeszcze? Uratuj Harlem. Największe poświęcenie. 4 tygodnie później. Oni tam zmontowali moją twarz! To deepfake! Nie rozumiecie? Wiecie, kim ja jestem? Deepfake chyba w tamtym czasie... Będziecie moi! Nie była aż tak popularna. Zgadza się. Może nie tyle, co nie były... Nie istniały. Zresztą nie były popularne aż tak. Halo. Odsiedzi swoje, ale może liczyć na krótszy drog. Możemy się czegoś nauczyć dzięki historii z Harlem. Wspólnie jesteśmy silniejsi. Jednak narysował. Nasz Spider-Man sąsiedztwa jest całkiem spory. Wyszło super, Hayley. This is where we come from.
did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team right. Celebrating. We like, One, two, forget the things you probably thought you knew. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, school of hard knocks. Had to get it on a hard time, took the hard shots. W jedynce zakończenie było smutniejsze. To nawet tej filmie nie było szkoda, a wręcz przeciwnie. Chciało się jej śmierci. W porównaniu do Otto czy kogokolwiek innego. Jej. Spider-Manów dwóch. Stary, ten twój kostium, serio. Odlot. Jestem sobą. No pewnie. Pete, ta robota staje się łatwiejsza? W jakimś stopniu, ale niestety nie całkiem. Roxxon zrobił to u nas, bo uważał, że nic nie znaczymy. Ja, Rick, Finn, cały Harlem. Chyba nasza rola to między innymi niepozwalanie na coś takiego. Dodamy to do pajęczej przysięgi. Jazda? Jazda. O! Mogłaby być ostatnia akcja z zmienianiem się postaci. A będzie tylko logo gry. Czy nie ma logo gry? Nie ma! No dobra. To udało się zakończyć. O, jest jeszcze jakiś cinematic. Venom. Czyli będzie pokazany ten, jo? Syn. Jak on miał? No, Oscorpu. No wiem, jak on się nazywa. Jak on się nazywa? Ugrupowania znanego jako Underground. Podczas gdy Roxxon zdecydowany jest lawiną podwóch, nowo wybrana radna Rio Morales wystąpiła wczoraj w mediach z apelem o dodatkowe środki publiczne na pomoc w walce. Sprawne narządy, układ krwionośny jest zdrowy. O, Connors! Aktywność mózgu w normie. Więcej czasu nie trzeba. Panie Osborne, rozumiem, że to pana syn, ale choroba mogła... wyjść. Gert. Ale nie powinniśmy lekceważyć niebezpieczeństwa. Ma wyjść! Natychmiast! Teraz! Podobny cinematic co w jedynce chyba. O! Polak. Adam Czewski. Polskie imię to może nie było, ale nazwisko tak. No i fabuła zrobiona. Ale zostało jeszcze tyle rzeczy. Ciekawe, czy mogę rozpocząć od razu grę plus. Czy muszę ukończyć wszystko? Trzymaj się, Finn. Finn.